Teraz pokażemy, jak prawidłowo ułożyć przewód ograniczający obszar koszenia. Zacznij układać przewód ograniczający przy stacji dokującej. Rozwiń 1,5 metra przewodu i zachowaj ten kawałek na później. Dzięki temu pozostawisz sobie odpowiednio dużo przewodu, aby podłączyć go do stacji dokującej. W miejscu wyjścia przewodu ze stacji dokującej przymocuj przewód ograniczający do podłoża i ułóż go pod kątem prostym względem stacji na długości co najmniej 60 cm, a następnie dalej wzdłuż krawędzi obszaru koszenia. Od czasu do czasu kontroluj trasę przewodu ze sporządzonym wcześniej szkicem. Szkic stanowi doskonałą pomoc podczas układania przewodu. Przewód ograniczający trzeba układać wzdłuż krawędzi obszaru koszenia, zachowując odległość zgodną z przymiarem. Przymiar IMO pomaga w precyzyjnym zachowaniu wymaganego dystansu. Szczególnie dokładną odległość trzeba zachować podczas układania przewodu wokół wysokich przeszkód, takich jak narożniki murów. Pozwoli to robotowi koszącemu prawidłowo ominąć krawędzie przeszkód podczas koszenia. Używając szpilek, przymocuj przewód do podłoża w regularnych odstępach około 1 metra i w zagłębieniach terenu. Pamiętaj o tym, aby szpilki zawsze całkowicie wbijać w podłoże. Po ułożeniu przewodu wokół obszaru koszenia i powrocie do stacji, przymocuj przewód szpilką obok stacji dokującej. Także i tutaj rozwiń jeszcze 1,5 metra i utnij przewód. Na koniec obejdź ponownie całą trasę wytyczoną przez pętlę ograniczającą i sprawdź wszystkie zamocowania. Zwróć uwagę, aby przewód nie był za mocno naprężony. Zbyt duże naprężenie może prowadzić do zerwania przewodu. Teraz, naciskając przycisk OK na robocie koszącym IMO, potwierdź asystentowi, że przewód ograniczający został całkowicie ułożony.